Budynki A i B powstaną u zbiegu ulic Długiej i Płowieckiej, budynek C przy ulicy Płowieckiej. We wszystkich będą skrytki lokatorskie i windy. Budynki zostaną wyposażone w instalację solarną wspomagającą instalację ciepłej wody z panelami fotowoltaicznymi zamontowanymi na dachach. Na parkingu znajdzie się 25 miejsc postojowych, w tym 3 dla aut osób niepełnosprawnych. Nie zabraknie również stojaków na rowery oraz zieleni. Nowymi lokatorami będą słupszczanie z listy mieszkaniowej. Część mieszkań będzie jednak przeznaczona m.in. dla rodziny prowadzącej rodzinny dom dziecka, osób opuszczających pieczę zastępczą czy rodziny, w skład których wchodzą osoby ze znacznym stopniem niepełnosprawności. Cała inwestycja kosztować będzie prawie 19 milionów 700 tysięcy złotych. Niemal 15,5 miliona złotych pochodzić będzie z BGK. Przetarg na wykonawcę budynków miasto ogłosi w lipcu. Prace ziemne rozpoczną się jeszcze w tym roku. Budowa ma być zakończona najpóźniej za 3 lata. Ulica Długa zmienia się od kilku lat. Rewitalizacją przeszło tam już kilka kamienic, kilka kolejnych, które nie nadają się już do bezpiecznego zamieszkania, jeszcze w tym roku zostanie wyburzonych. A rok temu przy ulicy Długiej oddano do użytku blok komunalny z ponad 30 mieszkaniami.